Witam, nazywam się Michał Bartosiewicz i bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić do Warszawy na ulicę Nowy Świat 69 do Galerii Schody, gdzie od 5 do 18 lipca będą mogli Państwo oglądać wystawę zatytułowaną Autoportret chwili. Jest to wycieczka po emocjach, po osobistych różnych przemyśleniach. Chciałbym Państwa zaprosić w tę podróż, żebyście przeżyli ją razem ze mną. Zapraszam. To, co chciałbym Państwu zaprezentować, to moja pasja i właściwie mogę powiedzieć, że moje życie. Zajmuję się tym już od wielu, wielu lat i czego dotyczy jakby ta moja praca? Jest to nieskończona podróż po emocjach, po różnego rodzaju przemyśleniach, które chociaż czasami trywialne, typu wybór między mlekiem Zambrowskim czy Łaciatiem, a dochodząc do wyborów typu miłość, przyjaźń, nienawiść. I to właśnie staram się w swoim malarstwie, w swoich rysunkach, grafikach jak najbardziej wyrażać. Czasami pomimo skomplikowanych kształtów, zawiłych elementów, postaram się przekazać widzowi różnego rodzaju elementy, które są dla niego charakterystyczne i dzięki którym jest w stanie się odnaleźć w świecie, jaki mu przedstawiam. Bo zawsze muszę pamiętać o tym, że to, co robię, nie jest tylko i wyłącznie dla mnie, ale także dla odbiorców. Dlatego mój świat jest przedstawiony w ten sposób, aby każdy mógł się w nim odnaleźć. Oczywiście pozostawiam spore pole do interpretacji, ale tytułami bądź barwą prac staram się przekazać pewien klimat, który towarzyszył mi w trakcie tworzenia. I tytułem naprowadzam, tak jak kompasem, widza na to, co chciałem mu przekazać. I tak jest zazwyczaj przy każdej pracy, przy każdym obrazie, który tworzę. I to jest właśnie sednem jakby mojego życia. Dlatego bardzo chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia prac, ponieważ są one dla mnie moim życiem i bardzo chciałbym się z tym podzielić.